Ćwiczenie freestylu pomaga moim zdaniem poczuć się bardziej swobodnie na desce i jeździć bardziej świadomie. Dzisiejszy trik to najłatwiejsza wersja flagowego snowboardowego batera, półobrót, bater, półobrót. Do tego triku wymagane są obroty o 180 stopni, ale jeśli jeszcze ich nie robiliście, to nic nie szkodzi. W tym filmie przejdziemy przez wszystkie umiejętności, które są potrzebne do wykonania naszego batera. Do ćwiczeń będziecie potrzebować łagodnego niebieskiego stoku. Powinniście już umieć jechać skrętem podstawowym zarówno na lewą, jak i na prawą nogę. Jego pełna nazwa to Switch Frontside 180, Tail Butter Backside 180. Jak sama nazwa wskazuje, jest to kombinacja trzech podstawowych trików. Switch Frontside 180, Tail Butter i Backside 180. Jeśli chcecie przyczynić się do powiększania zasięgów kanału Siema Banda, to proszę polubcie ten film oraz zostawcie jakiś komentarz. Napiszcie więcej freestylu, jeśli chcecie więcej tego typu filmów. Trik zaczynamy i kończymy switchem, czyli jadąc drugą nogą z przodu. Ja jestem regular, czyli jeżdżę głównie lewą nogą z przodu. Dla mnie switch oznacza jazdę prawą nogą z przodu i właśnie tak będę zaczynał tego batera. Pewnie spytacie teraz, dlaczego by nie zacząć tego triku swoją główną nogą? Przecież powinno być łatwiej. Niestety dla większości z was będzie akurat trudniej. Wtedy środkową część tego triku, czyli tail butter, będziecie musieli wykonać switchem i to samo dotyczy ostatniej części triku, czyli backside 180. Backside 180, wykonywany switchem, to jest najtrudniejszy półobrót na snowboardzie. Oczywiście polecam, żebyście spróbowali obie wersje tego triku, czyli zaczynając swoją mocniejszą nogą, a potem żeby spróbować switchem. I po prostu do dalszego szlifowania wybierzcie tą, która jest, wydaje wam się, bardziej intuicyjna, bardziej prosta. Ten trik jest stosunkowo łatwy, w skali trudności od 1 do 10 dałbym mu dwójkę. Przy czym jedynka to byłyby na przykład jakieś podstawowe podskoki z obu nóg na płaskim albo na oślej łączce, ewentualnie jakiś ollie. Powiedzmy takie ślizgane półobroty to też byłaby jedynka. Jeśli ktoś nigdy żadnego triku freestyle'owego nie próbował zrobić, nawet tych najprostszych ollie, półobrót i tak dalej, to nie szkodzi. No, taki trik też jest do nauczenia. Wystarczy go rozbić na czynniki pierwsze, po prostu na mniejsze kroki, które same w sobie tak naprawdę są małymi trikami freestyle'owymi. Kiedy ktoś już opanuje te podstawowe elementy, to wtedy może już całościowo ćwiczyć tego batera. Proponuję zacząć ćwiczenia od włączenia ślizganych półobrotów, czyli pierwszy krok takiego całościowego ćwiczenia to byłoby ślizganie switch frontside 180, chwila jazdy na strzałę deska płasko i potem wychodzimy z ślizganym backside 180. Ale zacznijmy od samego początku, krok po kroku do naszego batera. O co chodzi z frontside, backside? W przypadku obrotów frontside, backside określają kierunek obrotu. O frontside mówimy wtedy, kiedy po obróceniu się o pierwsze 90 stopni będziemy skierowani przodem do kierunku jazdy. W przypadku backside będziemy skierowani tyłem do kierunku jazdy. I to może być trochę na początku mylące, bo w przypadku skrętów jest zupełnie odwrotnie. Jeśli mówimy o skręcie frontside'owym, oznacza to skręt na przedniej krawędzi i kiedy domykamy ten skręt i jedziemy w kształcie literki C, to przez moment jesteśmy jakby tyłem do spadku stoku. W przypadku skrętu backside'owego jedziemy na tylnej krawędzi i domykając C, jesteśmy skierowani przodem do spadku stoku. Półobroty czy też obroty o 180 stopni możemy inicjować na dwa różne sposoby. O pierwszym sposobie mówimy, gdy górna i dolna część ciała obracają się w tym samym kierunku, natomiast o drugim sposobie mówimy, gdy wykorzystujemy do tego kontrrotację, czyli coś, co tak naprawdę jest błędem podczas robienia skrętów. Natomiast tutaj jest to technika na zrobienie półobrotu po prostu. W ramach wprowadzenia do nauki naszego tytułowego batera przeróbcie sobie najlepiej wszystkie rodzaje półobrotów, czy to z kontrrotacją, czy bez kontrrotacji, stojąc na płaskim bez deski, później z przypiętą deską, czyli po kolei będzie to frontside 180, switch frontside 180, backside 180, switch backside 180, i wszystko to samo z kontrotacją, frontside 180, switch frontside 180, backside 180, switch backside 180. Do tej pory zrobiliśmy 8 półobrotów i teraz wszystko to samo powtarzamy z przypiętą deską, stojąc na płaskim. Zanim weźmiecie sobie te półobroty na stok, ważne jest, żebyście mieli ogarnięte również następujące podstawowe triki. Po pierwsze, tail press w postoju, czyli przesuwamy ciężar mocno na tył, wtedy przód deski się uniesie. Ważne jest, żebyśmy patrzyli zgodnie z wirtualnym naszym kierunkiem jazdy. Następnie przenosimy to na stok, czyli robimy takiego manuala na oślej łączce. To będzie nasz tail butter, czyli to, co będzie w samym środku naszego docelowego triku. Ważne jest tutaj w tym ćwiczeniu, żebyście patrzyli zgodnie z kierunkiem jazdy. Deska płasko, czyli nie używamy, nie jedziemy na żadnej z krawędzi. Spróbujcie docisnąć sobie zewnętrzną część śródstopia tylnej nogi. Zwróćcie uwagę, co się dzieje z waszymi biodrami. Czy są one równolegle, tak jak powinny być, czy też skręcają i wtedy, jeśli biodra skręcają, to wtedy automatycznie deska też zacznie wam skręcać. Kolejna podstawa do ogarnięcia to podskok z obu nóg. W postoju, z płaskiej deski, w powietrzu przyciągacie deskę do siebie troszeczkę, a następnie robicie to samo na oślej łączce.
W następnej kolejności uczycie się Oli, czyli wyskok z tylnej nogi. Pozwala to nam bardziej wyżej wyskoczyć niż w przypadku wyskoku z obu nóg. Tuż przed wyskokiem spróbujcie sobie dynamicznie przenieść ciężar ciała delikatnie ku przodowi, a następnie dynamicznie ku tyłowi i wtedy spróbujcie wyskoczyć z tylnej nogi. Większość dzisiejszych demonstracji została nagrana na Szlik 2000. Mamy drugą połowę lutego. Pogoda jest przepiękna. Jest duża szansa, że w marcu pootwierają hotele i będziecie mogli w końcu przyjechać tutaj do Austrii, żebyśmy mogli poćwiczyć ten trik razem. Zapraszam. Jeśli macie Facebooka, to proszę udostępnijcie ten film. Dobra, teraz przechodzimy do pierwszej części naszego batera, czyli będziemy ćwiczyć switch frontside 180. Najpierw ślizgany. Najpierw nauczcie się go robić ze skrętu na tylnej krawędzi. Następnie z jazdy na strzałę, potem możecie dodać do tego ollie. Robiąc go ze skrętu na tylnej krawędzi, możecie też go wyskoczyć z carvingu i wylądować w carvingu. Taka sama progresja będzie dla obrotu backside'owego. Ślizgany ze skrętu na przedniej krawędzi, ślizgany z jazdy na strzałę, dodajemy do tego ollie w skręcie, dodajemy ollie jadąc na strzałę. Zwróćcie tylko uwagę, że w końcowym triku nasz backside 180 jest robiony z kontrrotacją, także ta wersja też jest również do wyćwiczenia. I dobrze by było, żebyście na tym etapie nauczyli się kończyć obrót backside'owy, patrząc do tyłu. To pozwala wam zatrzymać rotację i wyjechać na wprost. Kiedy już przestaliście się obracać, to wtedy już patrzycie w kierunku jazdy. Inna ważna sprawa to wyjechanie z tego backside'owego obrotu na przedniej krawędzi. Szczególnie jeśli robicie wyskok z krawędzi i lądujecie na krawędzi, to ważne jest, żeby to była przy lądowaniu przednia krawędź. To będzie wyglądało bardziej technicznie i również pomaga w zatrzymaniu rotacji. Teraz, kiedy już macie trzy najważniejsze elementy całego triku, macie już switch frontside 180, umiecie już tail butter i umiecie zrobić backside 180, przyszedł czas na połączenie tych trzech rzeczy w jeden płynny trik. Żeby to zrobić, to proponuję przejść przez następujące ćwiczenia. Ćwiczenie numer 1. Robimy sobie ślizgany switch frontside 180, potem jedziemy chwilę na strzałę i robimy ślizgany backside 180. Ćwiczenie numer 2 to do tych obrotów dodajemy podskok z obu nóg albo ollie, jak wolicie. Ćwiczenie numer 3 to będzie druga i trzecia część naszego triku połączone w jedną całość, czyli tail butter i backside z kontrrotacją. I w sumie to może być ciut trudniejsze niż nasz końcowy trik, no ale spróbujcie. Zwróćcie uwagę, że kiedy robicie kontrrotację w tym ćwiczeniu, możecie przed obrotem spojrzeć w tył lub na tył deski, wtedy dynamicznym ruchem zrobić obrót. Ćwiczenie numer 4. Spróbujcie sobie pierwszy obrót, czyli nasz switch frontside 180, połączyć z tail butterem. Żeby sobie ułatwić, możecie początek obrotu, pierwsze 90 stopni, możecie się ślizgać i dopiero potem dodać symboliczne ollie, które pomoże wejście w tail buttera. Kiedy już to zrobicie, przekonacie się, że wasze ciało automatycznie ustawia się w kontrrotację do kolejnego półobrotu, a deska tak naprawdę nie przestaje się w ogóle obracać, także ten ostatni półobrót, backside 180, jest dosłownie formalnością. No i na koniec pamiętajcie o tym, żeby wyjechać z tego triku patrząc do tyłu i lądując na przedniej krawędzi.